Misie zawładnęły częścią Biura Obsługi Interesanta Kieleckiego Ratusza. Urząd Miasta włączył się w akcję zbiórki nowych pluszaków dla małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego imienia Władysława Buszkowskiego. Organizuje ją Fundacja Mam Marzenie. Zabawki, które już przynieśli wrażliwi darczyńcy, trafią na oddział onkologii i hematologii dziecięcej w Kielcach. Pacjenci otrzymają m.in. maskotki przekazane przez Kielecki Park Technologiczny. Ofiarowaliśmy kilka maskotek doktora Gludka, to jest postać Energetycznego Centrum Nauki. Mamy nadzieję, że maskotki się spodobają, a dzieci odwiedzą nas w naszym centrum i zobaczą wystawę i spotkają Gludka na żywo. Obok nowych maskotek zbierane są również nowe gry, książki i materiały do zajęć plastycznych. Zabawki można zostawiać na biurach obsługi interesanta Urzędu Miasta Kielce w Rynku i przy ulicy Strycharskiej w godzinach od 7:30 do 15:30. Akcja organizowana jest już po raz drugi. Jej finał odbędzie się 25 listopada, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.